Choć organizowana jest dopiero od trzech lat, to już przyciąga tysiące widzów. Atrakcją żywej szopki tworzonej w obrowcu są nie tylko egzotyczne zwierzęta, alpaki, lamy oraz pawie. Godna podziwu jest też wielka pasja mieszkańców tej niewielkiej wsi. Ameryka Południowa oraz Indie. Z tych rejonów pochodzą zwierzęta, które oglądać można co roku w żywej szopce w obrowcu. I tak, zgodnie z tradycją, nie mogło zabraknąć alpak, osłów czy pawi. Podobały mi się w tej pierwszej szopce takie fajne ptaki. Tak się ludzie angażowali, że jest chyba z sercem zrobiona. No i jak na taką małą miejscowość, to jest właśnie to, że jest duża na małą miejscowość. A budowa szopki trwała kilka tygodni. Ochotnicy przygotowali miejsce dla zwierząt przekazanych przez lokalnych gospodarzy. Inni dostarczyli siano i ozdoby świąteczne. Zaangażowały się również sąsiednie wsi. Dostajemy tutaj właśnie drzewost z pobliskiego tartaku, pokarm od pobliskich... Gospodarze, Co roku jest coraz lepiej, coraz ładniejsza, jest taka, coraz bardziej ustrojona i coraz więcej ludzi odwiedza, przede wszystkim co roku. Według Biblii, pokłon narodzonemu dzieciątku Jezus oddali nie tylko ludzie, ale również zwierzęta. Ich obecność w szopce ma skłaniać odwiedzających do refleksji w tym szczególnym, świątecznym okresie. To jest też taki przełom jakby w naturze, że, że Bóg przyjmuje naturę człowieka. Bóg, który jest nieograniczony, nieskończony, przyjmuje skończoność, ograniczoność. Szopkę będzie można oglądać do połowy stycznia. W Święto Trzech Króli ulicami wsi przejdzie orszak świętych, a obchody zakończy wspólne kolędowanie. Alicja Holik, kurier opolski.